Dzień dobry Państwu, za chwilę zrobię odczyt tarota Akaszy dla wagi na miesiąc październik roku 2023. Więzienie. Karta mentalnego więzienia. Nie ma tutaj żadnych ścian po bokach, sufitów. To więzienie w każdej chwili można opuścić, ale pomimo tego te osoby tutaj siedzą. To są ich przekonania, myśli, umysły, stare schematy, złe rozumienie sytuacji, rozmyślanie o tym, co było, co będzie, nieskupienie się na tu i teraz. Jest to zniewolenie samego siebie w umyśle. I ta karta, te zachowania mają ogromne konsekwencje. To jest karta narodzin, dzieci, związek, ale także każdy inny początek, nowy biznes, nowa szkoła, wszystko, co może być nowe, co ma zmienić nasze życie, to jest odwrócone. Jest to hamowane, nie może to się odbyć z powodu właśnie tkwieniu w tych starych schematach, które nie pozwalają uwolnić się duszy, uwolnić się świadomości, by realizować rzeczy, które powodują różne lęki czy blokady właśnie w umysłach. O tych blokadach mówi karta trzecia. Jest to karta radości. To dziecko to jest czysta radość, otwarte na rzeczywistość, na różne siły przyrody. Karta jest odwrócona, to znaczy, że jesteście zbyt poważni, zbyt zamknięci w sobie, zbyt ograniczeni właśnie w tych więzieniach swoich umysłów, w starych jakichś przekonaniach, w starych schematach, w nieaktualnej wiedzy. Dodatkowo wasze odczucia, emocje, ta tafla wody na górze, to wszystko jest blokowane. Ale tak dalej być nie może i to pokazuje karta kolejna. Są tutaj już jakieś mapy, jakieś książki, jakieś pomysły, jakieś drogi. Zastanawiacie się i szukacie dróg, by z tego więzienia wyjść. I ta kobieta na tej karcie patrzy na światło, a to światło biegnie do karty piątej, ostatniej w podstawie piramidy. Jest to pole Akaszy, energia Akaszy. To jest uwolnienie się, medytacja, skupienie na swoim wnętrzu i synchronizacja z tym polem uwalnia z tego sztucznie stworzonego w umyśle więzienia. Otwiera na rzeczywistość. Poznajemy prawdę w sobie. Kim naprawdę jesteśmy, jakie naprawdę mamy pragnienia i możliwości. Pojawia się odwrócona królowa miłości, królowa róż. Popatrzcie, że ta karta pojawia się nad kartą narodzin. Dwie są odwrócone. Rozkład, ogromny nacisk kładzie tutaj właśnie na związki. Związki, rodziny, to wszystko nie może się odbyć bez tego uwolnienia się, wyjścia z tego więzienia. Środkowa karta w tym rozkładzie, kluczowa, serce piramidy, to król sił, potężna istota, która ma ogromne możliwości. Karty pokazują wam, jak ogromne macie możliwości, właściwie nieskończone, jeśli chodzi o kreacje w rzeczywistości, wasze kreacje, ale jesteście uwięzieni. Dlatego ten król sił nie patrzy się na tą kobietę, on patrzy się na zupełnie inną kartę, a ta kobieta, która patrzy się na niego, jest odwrócona, widzi przeszkody, dla którego ten związek nie może się odbyć. A król sił patrzy na wyrocznie i chciałby, żeby ona powiedziała mu coś,
na temat jego przyszłości, przeszłości, na temat innych poziomów rzeczywistości, ale wyrocznia jest odwrócona, ona mu nic nie powie, ona tylko pokazuje ręką na króla sił. Spójrz na siebie, spójrz na swoje wnętrze, tutaj są wszystkie odpowiedzi. A popatrzcie na ostatnią kartę w tym rozkładzie. Na samej górze tej piramidy jest rodzina. W tym rozkładzie karty pokazują, karty chcą, byście założyli szczęśliwe rodziny. Pokazują wam, dlaczego nie możecie ich założyć i dają odpowiedź, jak to zrobić. Więc jeśli chodzi o związki w październiku dla wagi, tak, one są możliwe. Są partnerzy i partnerki. I rzeczywistość chce, żeby oni założyli rodziny. Ale nie mogą one się odbyć z powodów wewnętrznych, z powodów własnych przekonań, ego, umysłów, różnych schematów zachowań, które uniemożliwiają wam założenia rodziny. Jeśli chodzi o pracę, rozkład jest całkowicie neutralny, w ogóle nie skupia się na tym temacie, ale karta króla sił w sercu piramidy krzywdy wam nie da zrobić. Tak samo z finansami, nie będziecie się w ogóle nimi przejmować. Jeśli chodzi o zdrowie, to jedyne co tutaj można powiedzieć, to fakt tej zbyt dużej powagi, smutku, spięć, za mało was jest radości, takiej dziecięcej radości, cieszenia się po prostu z istnienia w rzeczywistości. Jeśli chodzi o twórczość i kreatywność, to właśnie karta tego więzienia, zniewolenia w umyśle, co automatycznie blokuje dostęp do duszy, odwrócona karta narodzin nowego początku, także tego dziecka, powoduje, że nie będzie to dobry okres dla twórców do momentu synchronizacji z energią Akaszy. Wtedy sytuacja całkowicie się zmieni. Tak samo sprawa wygląda z duchowością. Energia Akaszy całkowicie zmienia wasze materialne w umyśle podejście do życia. Otwieracie się na własną głębię, co finalnie doprowadza was do celu, jakim w tym rozkładzie jest założenie rodziny, szczęśliwej rodziny. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.